Witajcie. W dzisiejszym odcinku przemyśleń i aktualności zajmiemy się kwestią dawania drugiej osobie, w szczególności kobiecie, bezpieczeństwa, w tym też bezpieczeństwa emocjonalnego. Ostatnio opublikowałem taki post. Zapytaj Alexa, jak zadbać o to, o to, aby nasza partnerka była nami zainteresowana, aby ten związek się dobrze toczył. Tutaj jest link i ten post wywołał sporą dyskusję. Co było bardzo interesujące, bardzo wiele kobiet zwróciło się do mnie, właśnie mówiąc, że to, czego im najbardziej brakuje w facetach, to jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa, żeby one się przy nim czuły bezpiecznie. Według wypowiedzi wielu kobiet, faceci stają na głowie, żeby im zaimponować, żeby im pokazać, jacy są wspaniali, jacy są super, co tak naprawdę przeważnie wywołuje tylko yy, zruszenie ramionami. Natomiast to, czego nie ma, to są faceci, którzy kobiecie dają poczucie bezpieczeństwa. I teraz, dlatego się tym troszkę zajmiemy, może ktoś na tym skorzysta. Żeby dać komuś poczucie bezpieczeństwa, to oczywiście pierwszą rzeczą to jest to, że my sami musimy być pewni siebie. Na temat pewności siebie też nagrałem wideo i koniecznie należy go obejrzeć, zrobić różne ćwiczenia. Tu jest link do tego. Dlaczego ta pewność siebie jest taka istotna? No jeżeli my sami nie jesteśmy pewni siebie, to jak możemy dać poczucie bezpieczeństwa drugiej istocie, prawda? Przy czym tutaj mam na myśli teraz tą pewność siebie wynikającą z tego, że wiemy, że naprawdę wiemy, że z większością sytuacji sobie poradzimy, i też z tego, że nie mamy specjalnych problemów, żeby te umiejętności i tą wiedzę zastosować. To jest bardzo, bardzo istotne. Pewność siebie to nie jest to udawanie, nadymanie się, jaki to jest ten wielki, jaki to jest ten wspaniały, bo to wręcz przeciwnie, bardzo często zdradza coś odwrotnego. Także to jest ta podstawowa pewność siebie. Ale to jest tylko jedna część, to jest warunek konieczny, ale nie wystarczający. To, czego potrzebuje większość kobiet, to jest też pewność, tak zwane, to jest poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Co to znaczy? To znaczy, że kobieta musi mieć to poczucie, że wszystko jedno, co się będzie działo, w jakim ona będzie stanie emocjonalnym, jakie tam różne rzeczy mogą wystąpić emocjonalnie, fizjologicznie, fizycznie, cokolwiek, że, że to jest dla was w porządku. I takie poczucie, jeżeli dasz kobiecie, to jest fantastyczna sprawa. Oczywiście podkreślam od razu, że my teraz mówimy o kobietach, z którymi mamy już jakąś bardzo konkretną relację, czyli odcięliśmy te wszystkie przypadki kobiet paranoicznych, bardzo problematycznych, niestabilnych emocjonalnie i tak No bo powiedzmy sobie szczerze, wśród kobiet też zdarzają się egzemplarze, które delikatnie mówiąc, lepiej omijać z daleka. Ale jeżeli już wybraliśmy tą naszą kobietę, no to dajmy jej to poczucie, dajmy jej to poczucie, że co by się nie działo, to jest to w porządku. Nawet jeżeli będziemy mieć jakieś odmienne zdanie, no to sobie rozdyskutujemy. I teraz, żeby dać to poczucie, że to jest wszystko w porządku, to musimy rozprawić się z jedną rzeczą, która jest bardzo silnie zakotwiczona w naszych umysłach. A mianowicie tendencja do oceniania innych ludzi, do szufladkowania innych ludzi, do porównywania innych ludzi z jakimś wyimaginowanym, często nieuświadomionym wzorcem, i potem pokazywania tych różnic. To jest strasznie rozpowszechnione, szczególnie rozpowszechnione to jest wśród ludzi, którzy oglądają dużo polskiej telewizji. Albo niestety absolwentów niektórych kierunków humanistycznych zajmujących się człowiekiem. Tutaj też u bardzo wielu ludzi widać bardzo wyraźną tendencję do co jest bardzo poważnym błędem. Jeżeli należycie do którejś z tych grup zagrożonych, to szczególnie silnie musicie się tym zająć. Tak więc zadanie dla Was, mili Panowie, to jest spróbujcie u siebie zidentyfikować, gdzie przykładacie kogoś do jakiegoś szablonu gdzie dajecie komuś niezamówioną informację zwrotną i tym podobne rzeczy. Takie sytuacje będą Wam psuły relacje z każdym człowiekiem, ale szczególnie będą Wam psuły intymne relacje z wartościowymi, interesującymi, otwartymi kobietami. To nie jest wcale takie proste. To jest, prościej powiedzieć, ale jak tak obserwuję, jak nieporadni są tutaj faceci bardzo często, jak mi kobiety opowiadają różne przykłady tej nieporadności, to muszę powiedzieć, nie jest dobrze. Ale z kolei tam, gdzie nie jest dobrze. Znowu niemieckie przysłowie: Wśród ślepców jednak jest królem, jeżeli chociaż trochę się nauczycie tego, to chociaż trochę nauczycie się dawać bezpieczeństwo emocjonalne waszej kobiecie, to natychmiast stajecie się tą purpurową krową, tak zwaną, prawda? Czyli wśród tysięcy brązowych krasul jesteście czymś szczególnym i to szczególnym w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tutaj gra jest absolutnie warta świeczki, dzięki temu możecie mieć. Fantastyczne relacje z ciekawymi kobietami. Jeżeli one się będą czuły bezpiecznie, to dadzą wam rzeczy, o których nawet wam się nie śniło, ale trzeba nad tym najpierw popracować. No, więc do roboty. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania z tym związane, to bardzo proszę, napiszcie do mnie. Zajmiemy się tym albo tutaj, albo w Zapytaj Aleksa. I na razie żegnam się z wami do następnego razu.